Komentarz poranka. A w roli komentatora? Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, co oznacza wybór Ursuli von der Leyen dla Europy i dla Polski? Po pierwsze, Ursula von der Leyen przeszła to głosowanie z bardzo niewielką przewagą. Najmniejszą 9 głosów. Najmniejszą przewagą, a mogła nie przyjść. Powstaje oczywiście pytanie, kto się przyczynił do tego głównie. No, premier Morawiecki wczoraj w wystąpieniu twierdzi, że tak. Że to europosłowie PiS-u. Być może. I to jest pierwszy element, że ta zgoda w Parlamencie Europejskim przynajmniej na poparcie kandydata, którego wysunęła w gruncie rzeczy przywódcy państw, Komisja Europejska w gruncie rzeczy, że ta zgoda jest mała. I to jest drugi element tego oceny, tego wczorajszego wydarzenia, mianowicie jakby rysuje się większy chyba konflikt niż do tej pory, a przynajmniej jest on widoczny między Parlamentem Europejskim, który czuje się niedowartościowany widocznie, a Komisją Europejską, która tutaj podejmuje decyzje, ale ich nie konsultuje z Parlamentem Europejskim, więc to z kolei, co to znaczy dla Europy? To znaczy to, że być może nie rokuje najlepiej, bo ponieważ takie spory nie powinny występować między podstawowymi instytucjami, jakby nie było. Panie profesorze, czyli z tego, co pan mówi, wynika, że Unia w żadnej mierze nie jest zjednoczona, tylko jest bardzo mocno skonfliktowana, jak rozumiem. Mnie się wydaje, że to jest coraz bardziej widoczne. No, może to zróżnicowanie wewnętrzne Unii nie pogłębia się, ale dochodzi do głosu w takich wydarzeniach kluczowych, jak chociażby wybór najwyższych urzędników. To już była sprawa o wiele poważniejsza niż nawet wczorajsze głosowanie, myślę. Panie profesorze, ale czy ten konflikt wzrósł z tego powodu, że Europa Środkowo-Wschodnia, zwana także Trójmorzem, aspiruje do roli, ta grupa państw aspiruje do roli też rozgrywających, a do tej pory była po takiej pozycji podrzędnej, stąd na przykład frustracja liderów starej Unii? Mnie się wydaje, że nie tyle rysuje się tutaj podział między Europą Środkowo-Wschodnią, Europą Zachodnią, czyli tymi twórcami Unii Europejskiej, co raczej wyłaniają się również inne podziały, na przykład interesy krajów śródziemnomorskich. W końcu przeciw kandydaturze Fransa Timmermansa opowiadał się nie tylko duża część krajów postkomunistycznych, ale również Włochy, no chociażby. Więc to nie jest tak, że dojście tych rozszerzenie Unii o kraje wschodu, które mają swoje interesy, które są mniej zaawansowane, jeżeli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego i stopy życiowej, które muszą być bardziej dofinansowywane, to nie jest główny punkt. Tutaj coraz bardziej rysują się w ramach Unii te rola poszczególnych frakcji politycznych, jak się wydaje, a równocześnie te ostatnie wyniki do wyborów do Parlamentu Europejskiego pokazały, że ta główna siła do tej pory, którą była Chadecja, Partia Ludowa, mianowicie ona utraciła duże te znaczenie, które miała do tej pory. To samo zresztą Partia Socjaldemokratyczna, socjaliści, czyli lewica. I tutaj mamy do czynienia z jakimś takim dekompozycją Unii Europejskiej. Także to nie jest tak, że ona powiedzmy rysuje się jakiś rozpad, z pewną przesadą mówiąc, ale coś takiego, że dochodzą do głosu coraz to różne interesy, coraz to różne podziały. A co jest pewnym zaprzeczeniem w ogóle tej podstawowej idei twórców Unii Europejskiej, że ona miała jednoczyć i stawać się takim czynnikiem, który nie tylko redukuje konflikty polityczne, prawda, i ułatwia rozwijanie interesów ekonomicznych, ale te konflikty polityczne. Panie profesorze, a czego pan się spodziewa po tej kadencji Ursuli von der Leyen? To jest postać prawie że nieznana. Przynajmniej do tej pory była nieznana. I to chyba jest na forum europejskim, tak? Na forum tak, tak. Znana jest w środowisku niemieckim, ale wydaje się, że przede wszystkim musimy sobie zdawać sprawę, że kto podejmuje główne decyzje w Unii? Przecież nie przewodniczący Komisji Europejskiej, nie Ursula von der Leyen, tak jak nie podejmowali ich przedtem na przykład Juncker czy jego poprzednicy. A kto w takim decydują poszczególne kraje, te najsilniejsze kraje, które są w Unii, co jest całkiem zrozumiałe, bo jeżeli ktoś ma największe zasoby i największy poziom rozwoju ekonomicznego, decyduje, czyli ma wpływ na podział finansów, na finanse, no to powinien podejmować takie decyzje. Oczywiście Niemcy i Francja w tej chwili. No i niektóre kraje te założycielskie, prawda, Holandia. Panie profesorze, czy jak popatrzymy na to, w jaki sposób w takich bólach wyłaniana była pani Ursula von der Leyen, to czy pan sądzi, że nadchodzi zmierzch Angeli Merkel?
Zmierzch to nie. Wiadomo było od pewnego czasu, że ona musi zejść ze sceny, musi ustąpić swoim kolegom. No, zapowiedziała, że już nie będzie startować na nową, w nowej kadencji na szefową CDU. Także jeżeli polityk przestaje być na przykład premierem, czy kanclerzem, czy prezydentem, to nie oznacza jego zmierzchu, tylko to jest normalna logika funkcjonowania demokracji. Trudno to określić mianem zmierzchu. Po prostu polityk musi się z tym pogodzić i to jest chyba normalne. Panie profesorze, to polityka krajowa. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że nic się już nie zmieni, budujemy koalicję polską. Do dziś były takie deklaracje, że Platforma Obywatelska ustali, w jakiej konfiguracji wyborczej idzie, jak pan, czego pan się spodziewa. Z jednej strony Platforma ustala, z drugiej strony PSL. Na pewno PSL nie jest tutaj takim elementem, z którym nie należy się liczyć, jak to pokazało ostatnie tygodnie. Wydaje się, że to będzie tak, jak to wygląda od kilku dni, mianowicie, że Koalicja Obywatelska, uwzględniając Koalicja Obywatelska, czyli przede wszystkim Platforma Obywatelska, ale i SLD, bo z SLD trudno zrezygnować, bo inaczej te wszystkie korzyści, które ma Platforma z Koalicji Obywatelskiej, zejdą na drugi plan, jeżeli SLD nie będzie. Bo tylko wtedy uda się pozyskać taki zadowalający odsetek poparcia. Więc to jeżeli odwołamy się do sondażu, który dzisiaj na Jedynce publikuje Rzeczpospolita, to w takiej konfiguracji PiS wygrywa, osiągając 42,6, a ta koalicja, czyli PO, Nowoczesna, SLD 33,9, dystans prawie 10 punktów procentowych. Tak, ale to jest takie rozwiązanie. Tutaj ta pozycja PiS-u utrzymuje się na tym samym poziomie przy wszystkich tych czterech modelach, które uwzględniono w tym sondażu, więc ona się nie zmienia. Natomiast tym rozwiązaniem najbardziej właśnie korzystnym z punktu widzenia koalicji, to jest ten alians Platformy z SLD, a równocześnie PSL wtedy nic nie traci, to znaczy wychodzi poza te 5%, więc uzyskuje. Tak, 5,4, no ale to są wciąż wyniki na granicy progu wyborczego. Tak, ale tutaj PSL widać wyraźnie, że stawia priorytet jednak na zachowanie tego, co się określa mianem tożsamości, autonomii, czy powrotu do odwoływania się do historii. To, co się przyczyniło, jak twierdzi, do, przynajmniej takie są interpretacje ze strony liderów PSL-u, przyczyniło się do nie najlepszego wyniku w wyborach parlamentarnych, więc jakby ten wynik potwierdza te wszystkie kalkulacje dokonywane przez polityków, przez te wszystkie podstawowe elementy. Mam tutaj Panie profesorze, to na koniec krótko, Kukiz 15. Czy jest jeszcze przyszłość? Bo tutaj w tych sondażach to właśnie w każdym... kawałkiem jest. Tutaj w tych sondażach, w tych różnych wariantach, nawet poniżej progu wyborczego. Tak, ale trzy punkty w jednym wychodzi powyżej, ma tam 6,4. Widzi pan jeszcze przyszłość tak na koniec? Ja myślę tak, że ta partia znajdzie się w parlamencie. To wciąż nawet nie jest partia. Ruch. Znajdzie się w parlamencie, ponieważ oferuje bardzo oryginalną ofertę. Co prawda nierealistyczną w moim przekonaniu. Te postulaty związane z referendami chociażby albo jednomandatowymi okręgami wyborczymi są nierealistyczne na polskim gruncie, ale przynajmniej Kukiz jest zdeterminowany i zachowuje coś takiego, co określamy mianem twarzy. Profesor Henryk Domański, socjolog Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję.